This week, we got to, well, I didn't get to partake in a ritual that I've done for the last 18 years of going to the cemetery and seeing the gravestones of my wife's ancestors. You didn't? Did not. W tym tygodniu wyjątkowo nie brałem udziału w tym rytuale corocznego odwiedzenia grobów w czasie Wszystkich Świętych. Moja żona... Magda's family. Aha. Chodzi o odwiedzanie grobów rodziny Magdy, mojej żony. But as a little kid, we used to, because my father was a minister, we used to live next to the church, and behind the church was the church cemetery. Ale tam, gdzie wyrastałem, mój tata jest pastorem, to mieszkaliśmy przy kościele, a zaraz za kościołem jest cmentarz. And it was always fun to go to the cemetery and see the people's names. You know, when I was young, I couldn't read the names, but we'd kind of sit on top and act like they're horses. But later, we could read the names and the dates of their life and death, birth and death. Bywało się, że odwiedzaliśmy ten cmentarz, bawiliśmy się tam, nagrobki traktowaliśmy jako konie i tak jeździliśmy, ale w końcu dostrzegliśmy, że są tam imiona i mogliśmy je odczytać. And it's always interesting that there are two dates. Zwykle interesujące jest, że są dwie daty. And there's always a hyphen, a dash between the dates. A pomiędzy tymi datami jest myślnik. And these are usually two things that we cannot control, our life or our death. Zwykle to są rzeczy, których nie kontrolujemy, czyli nasze narodziny, nasza śmierć. We cannot control who our parents will be. Nie mamy wpływu na to, kto będzie naszym rodzicem. When we're born or how long we will live. Kiedy się urodzimy, jak długo będziemy żyli. We can't control the culture that we'll be born into, the you know, siblings and such. Nawet nie mamy wpływu na kulturę, w jakiej się urodzimy i jakich będziemy mieli, jakie rodzeństwo. We do not get to decide the dates on our tombstone. To nie naszą rzecz jest decydować, jakie będą daty na naszym nagrobku. We don't know how long we're going to be on this earth. We could be another week, another year, another 50 years. I nie wiemy, jak długo jest dane nam być jeszcze na tej ziemi, czy to będzie tydzień, miesiąc, parę lat, czy 50 lat. But I want to ask you a question today. Ale chciałbym dziś zadać wam pytanie. If you knew you only had one month to live. Jeśli wiedziałbyś, że pozostał ci tylko jeden miesiąc życia. Would you continue living your life as you are now? Czy żyłbyś tak samo, jak żyjesz dotychczas? Think about that for just a moment. Przez chwilę zastanówcie się nad tym. If you knew you only had one month, would you change the way things work? Gdybyś wiedział, że został mi już tylko miesiąc życia, czy zmieniłbyś styl życia? Jesus is the only person who knew when he would die. Jezus jest jedyną osobą, która wiedziała na pewno, kiedy umrze. In the last month of his life, he took time to point out certain things that were important to him. I przez ostatnie tygodnie swojego życia poświęcił sporo czasu, żeby podkreślić ważne rzeczy, które były ważne dla niego. He tried to prepare his disciples for his impending death. Starał się przygotować swoich uczniów na zbliżającą się swoją śmierć. So unlike us, Jesus knew when he would die. Czyli w odróżnieniu od nas, Jezus wiedział, kiedy umrze. He knew the day and the hour that he would be nailed to the cross. On znał i dzień, i godzinę, w której będzie przybity do krzyża. Because that is why he came to this earth. Bo to był powód, dla którego w ogóle przyszedł na ziemię. Jesus in John 10:10 makes a statement. W Jana 10 rozdziale 10 wersecie Jezus mówi takie słowa. He says, "A thief cometh not but for to steal and to kill and destroy. I come that they might have life and that they might have it more abundantly." Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i miały je w obfitości. If you think about it, wouldn't you like to have a better life, a more abundant life? Jeśli zastanowić się, czy nie chcielibyśmy mieć lepszego, bardziej obfitego życia? I don't know what some of your lives are like. I know many people here, but there are still some people that
I don't know what kind of what your life is like. What's your, you know, what you were younger in life. Życia niektórych z was znam, ale w stosunku do niektórych, czy większości, to nie wiem, jak wygląda wasze życie. I zastanawiam się, czy... What was the second part? I don't know how their life was before, when they were younger. Nie znam, jak, nie znam waszego życia, dokąd się spotkaliśmy, wcześniejszego. But if you were honest with yourself and honest with God, would you say that, well, you know, my life could be better than it is? Ale jeśli byłbyś szczery wobec siebie, wobec Boga, czy mógłbyś powiedzieć, moje życie mogłoby być na lepszym poziomie niż teraz? See, that's what Jesus said. He came to give us life more abundantly. I to właśnie o tym mówi Jezus. Jezus przyszedł po to, abyśmy mieli życie w większej obfitości. Now, abundantly doesn't mean, oh, I'm going to have a nice car, fancy house, money, you know, $1 million in my bank account. Kiedy mowa o obfitości, to z pewnością nie chodzi o to, że będę miał super furę i na dodatek piękny, ekstrawagancki dom, jeszcze z 3,7 miliona złotych na koncie. Yeah. But God knows what you need. Ale yeah. Bóg wie, czego potrzebujesz. For us it might be a mystery of what we need, but to God it's not. Dla nas może być zagadką, co jest naprawdę moją potrzebą, ale Bóg dokładnie to wie. Okay, we're going to now Jeremiah 29. Zobaczmy teraz w proroctwie Jeremiasza w 29 rozdziale. Verse 11. W wersecie 11. God says, "For I know the thoughts that I think toward you." Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Thoughts of peace, not evil. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. To give you an expected end. Aby zgotować wam przyszłość. Basically, God says, I know the plans I have for you. Zasadniczo Bóg mówi, ja znam moje plany, jakie mam w stosunku do was. Plans to prosper you, not to harm you. To są plany, aby wam błogosławić, aby się wam powodziło, nie aby wam zaszkodzić. Plans to give you hope, give you a future. Plany, aby dać wam nadzieję, żeby dać wam przyszłość. God lays it out right there for us. Bóg to wyłożył przed nami właśnie tu. He says he wants a better life for us than we can even imagine. On chce mieć dla nas, chce dać nam życie znacznie lepsze, nawet lepsze niż to, co sobie możemy wymarzyć. First John. W pierwszym liście Jana, chapter 5, w piątym rozdziale. Should have these marked, but I didn't. Thought I could do it easily. Zakładka by się przydała. Tells us, and this is the testimony God has given us eternal life. And this life is in His Son. A świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie, a to życie jest w Jego Synu. He who has the Son has life. Ten, kto ma Syna, ma życie. He who does not have the Son does not have life. A kto nie ma Syna, nie ma też i życia. God is saying, okay, we have this idea of what life is. Oczywiście, my mamy jakieś pojęcie, na czym polega życie, czym jest życie. But first John is saying, throw that out, because what life is it's not life like God wants you to have. If it's outside of being with Christ. Ale pierwszy list Jana zasadniczo nam mówi, wyrzuć tą twoją koncepcję życia, bo życie prawdziwe to nie jest to, co myślisz, bo życie nie może być poza Chrystusem. Giving my life to Christ was one of the greatest decisions I ever made in my life. Oddać życie Chrystusowi było najwspanialszą decyzją, jaką mogłem podjąć w życiu. I mean, that tops, you know, making the decision to ask Magda to be my wife. To nawet przewyższa wspaniałą decyzję poproszenia o rękę Magdy. It is the greatest decision you can or have made. To jest najwspanialsza decyzja, jaką możesz podjąć albo jaką już podjąłeś w swoim życiu. But Satan knows that, you know, okay, yeah, that is a great decision, but let's think about this a moment. Szatan też wie o tym, więc on podchodzi do ciebie i mówi, tak, tak, to jest dobra decyzja, ale
Nie śpiesz się, poczekaj chwilkę, zastanów się. Satan's greatest argument in our life is, well, you don't have to do it right now. You've got time. Najlepszym argumentem, jaki szatan używa wobec nas, mówi: zaraz, zaraz, nie musisz podejmować tej decyzji teraz. Masz jeszcze czas. But funny thing, you know, Satan doesn't know our time, only God knows. Ale zabawne jest to, że szatan nie zna czasów wyznaczonych nam, tylko Bóg zna te czasy. So for him to say, ah, man, you got time, let's do it later in life. Have fun now. Więc z jego perspektywy mówić, wiesz co, nie musisz podejmować decyzji wobec Jezusa teraz, teraz się dobrze zabaw, pomyślisz o tym później. And he does that to Christians as well. To, you don't need to read your Bible right now. To on taką strategię stosuje również wobec chrześcijan, którzy już podjęli tę decyzję, czyli mówi, nie musisz teraz czytać Biblii, teraz się troszeczkę zabaw. You don't need to be, you know, trying to, you know, you've got time to deal with making a closer relationship with God. Let's do something else right now. Będziesz jeszcze miał dużo czasu, żeby budować swoją bliską relację z Bogiem. Zajmij się teraz czymś innym. Unfortunately, we get involved into the what some people call a someday syndrome. Niestety popadamy w syndrom któregoś dniowy syndrom. We do this in our life all the time. Someday when things settle down, then I'll really live for God. Ciągle w naszym życiu przejawia się ta myśl, no któregoś dnia wezmę się, ogarnę i będę żył dla Boga. Someday when I get through this problem in my life, then I'll really be happy. Któregoś dnia, kiedy rozwiążę te wszystkie moje problemy życiowe, naprawdę będę szczęśliwy. Or someday when I'm not so busy, I'll spend more time with my wife and children. Któregoś dnia, kiedy już nie będę aż tak zajęty, to poświęcę więcej czasu żonie, dzieciom. We get into this idea that we have time. Dochodzimy do takiego wniosku, że przecież zawsze mamy czas. Ale musimy przebudzić się i zdać sobie sprawę, że nie wiemy, ile nam jeszcze czasu zostało. Parę lat temu, jak byliśmy w Stanach, zobaczyłem reklamę w telewizji. And his father, you know, he has his son in a swing and he pushes him really hard and the boy goes out of the focus of the camera. Jest ojciec, który tak silnie bujnął swojego syna na huśtawce, że syn zniknął w ogóle z obiektywu kamery. And when he swings back, he's an 18-year-old kid. Ale kiedy już wraca z tego kołysania, to już siedzi tam 18-letni chłopczyk. Tata jest zaskoczony. And the voiceover says, life comes at you fast. A głos narratora mówi, życie mija szybko. I can relate to that. Mogę współczuć z tym, z tą ideą. It doesn't feel like very long ago I was pushing Matilda on the swings. To nie tak dawno było, jak ja bujałem Matyldę na huśtawce. And next year she takes her matura. A za rok ona już do matury przystępuje. Yeah, you know, I look at Magda and think, man, where did time go? I patrzę na Magdę i myślę sobie, no gdzie ten czas nam uciekł? Yeah. Doesn't seem like to me long ago that I was in high school and now Matilda's in high school and I got a second daughter going to high school. Niedawno byłem przecież w liceum, a teraz moja druga córka też jest już w liceum. The thing is, life is short. Chodzi o to, że życie jest niezwykle krótkie. A translation of the Bible, New Living Translation, says it like this. Takie nowe angielskie tłumaczenie, jakby dynamiczne, oddaje to tak. For your life is like the morning fog. It's here a little while, then it's gone. Bo życie jest jak ta poranna mgła. Przez chwilę zawiśnie i później już jej nie ma. So going back to my original question, if you knew you had 30 days to live. Więc wracając do mojego pierwotnego pytania, gdybyś wiedział, że zostało ci 30 dni życia. What would you do differently in life? Co byś zmienił w swoim życiu? How would you change your life to be a more abundant life? Jak byś dostosował swoje życie, żeby było bardziej obfite? Because we don't know. Ponieważ nie wiemy. So why not live it like it'll be gone tomorrow? To czemu nie żyć tak, jakbyśmy jutro mieli odejść? If
If you'd like to participate in communion today, jeśli chciałbyś wziąć udział w wieczerzy pańskiej, then in a moment I'd ask you to please stand. To za chwilę poproszę, żebyśmy wstali, żebyście wstali. And if you feel compelled to pray while the communion bread and cups passed around, please do so. Kiedy będziemy przekazywali elementy, chleb, wino, zachęcam, żebyś modlił się na głos, jeśli czujesz się popchnięty przez Pana Boga. And then after the communion we'll have one more song and that'll be the end of the service. I po wieczerzy pańskiej będziemy mieli jeszcze jedną pieśń i to będzie już koniec nabożeństwa. But I challenge you. Think about how you could change your life. Ale chciałbym zostawić was z tym wyzwaniem. Pomyśl, jak powinieneś zmienić swoje życie. How you could live your life more abundantly. Tak, aby żyć swoje życie w sposób bardziej obfity. Because you living your life more abundantly will make others wonder what's changed in your life and they'll want to know and they'll ask you. Bo jeśli będziesz żył życiem tym w duchowej obfitości, to sprawi, że inni ludzie będą się zastanawiali, dlaczego twoje życie jest inne i będą cię o to pytali, będą chcieli wiedzieć. Then living your life more abundantly will cause others to start living their life more abundantly. Więc jak zaczniesz żyć bardziej obfitym życiem, to sprawi, że inni też zaczną żyć bardziej obfitym życiem. Amen.